jeszcze niespokojne otargały sad. A my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Ja patam. Patrzcie, jak się robi drifty czołgiem. Stary, tutaj fizyka jest taka, że po prostu klękajcie narody, nie da się tego powtórzyć. Siemano! Moi drodzy, lecimy z kolejnym materiałem, lecimy z kolejną misją. Tym razem musimy pogrzebać kolejną znajomość, o którą tak walczyłem przez całą moją rozgrywkę tutaj. Mianowicie, żeby bandyci mnie szanowali i płacili mi grubą mamonę. Tymczasem współpracuję z czerwonymi beretami, które powiedziały mi, iż... zgwałcona została tutaj pewna partyzantka i zamordowana, więc no tak z czysto moralnego punktu widzenia nie mogę im tego przebaczyć, więc wymierzę im najgorszą możliwą karę. Gang Piły do Kości, bo tak ma pseudonim ten ziomek, no dostanie na pizdę po prostu. No, mam 60 rakiet, mam też trochę amunicji do maszynówki, także mogę im na pewno zrobić niezłą krzywdę. Nie wiem za bardzo, jak ta misja jest zaprojektowana, ponieważ no mam tutaj informację tylko, że mam wyeliminować gang. Ale co to konkretnie oznacza w seriach Xenus, nigdy nie możemy być w 100% pewni. Może to oznaczać, że muszę ich zabić wszystkich, ale może to również oznaczać, że muszę zabić konkretne osoby, które gra uzna jakby, nie wiem, za ważne. Takie, które po prostu zaliczą mi tą misję. W tym odcinku już myślę, uda nam się wykonać misję dla partyzantów, taki będzie mój też cel. I zarobione pieniądze zabieramy już potem na bajenę i będziemy mogli popchać fabułę do przodu. Jestem ciekaw, co z tej inskrypcji się tam uda odczytać, co ona zawiera za ważny przekaz dla nas. Bandyci póki co mnie tolerują, nie wiedzą, co ich czeka. Wcale nie jestem podejrzany, przyjechałem czołgiem, oni nawet nie wiedzą, że ja w nim siedzę. Znaczy, NPC-ty wiedzą, bo tak są zaprojektowane, ale w życiu realnym nikt by nie wiedział. I raczej myślę, obsraliby zbroję, wskakiwaliby do Morza Karaibskiego. Zobaczcie, tutaj mi pokazuje, że mam zacząć swój szturm, także nie wiem, może bym zbombardował, nie wiem, siedzibę Sobonsa, może broń, cokolwiek. Jestem pewien, od czego tutaj mogę zacząć. Także róbmy jadkę po prostu i się nie pierdolmy w tańcu. Hoppa, i wojna rozpoczęta, walczymy z bandytami. Tak sobie ten karabin maszynowy działa. Nie wiem, czy są w stanie mi coś tak naprawdę zrobić. No to są w końcu tylko bandyci, uzbrojeni głównie w karabiny maszynowe. Zobaczcie, mogę ich kurde glanować, rozjeżdżać. To też jest śmieszna sprawa. Czy ja muszę samego szefa zabić? Tego nie jestem pewien. Taki sobie ten karabin maszynowy, niezbyt celny, podobnie jak w Piranha. Niestety, jak widzicie, nie mam go dużo. Także może trochę z rakiety do nich postrzelam. Opa! Dwóch rozjebałem za jednym strzałem. Powinienem właśnie tak się trochę oddalać może od nich, jak oni się zbierają w grupki, no to wówczas mogę po środku gdzieś wymierzyć im rakietę. A zobaczcie, rozjeżdżanie też nie jest złym pomysłem. Kurde, on się po prostu zajebiście kręci, to jest bardzo nowoczesny Abrams. Zresztą 46. Zobaczcie, ile ja muszę wyładować, żeby zabić jednego bandytę. To jest crazy. Tutaj idzie jakaś flota z plaży. Rozwalmy im tą siedzibę. Raczej wątpię. O, już mam zero, fajnie. Raczej szczerze mówiąc, wątpię, żeby oni na stałe zniknęli z tej wyspy. To raczej to tak nie jest zaprojektowane. Raczej to będzie polegało na tym, że po prostu ich ubiję w tym momencie, a oni się wskrzeszą później. Tylko już, że z absolutną nienawiścią do mnie. Zobaczcie, jak możemy też alternatywnie mordować ich. Super. Ojej. O kurwa, ktoś do mnie wali z rakiet. O Jezu. O kurwa, to ja mogę tutaj mocno oberwać. Kto to? Ten chyba ziomek. On ma chyba RPG. Dobra, to ja go poczęstuję moim RPG w takim razie. O, nie trafiłem go, fajnie. Kurwa. Rakiety... aha, widzieliście to? Dziwne. Rakiety też się ładują. Teraz dostanę na łeb, no niestety. Podjąłem w tym przypadku złą decyzję.
Zawsze? No i to nie jest tak, że ja muszę tą misję przechodzić w czołgu, chociaż jest to zdecydowanie najwygodniejsze. Czemu on ma kość w ogóle? Pojebany. Chyba aportuje sobie w wolnym czasie. Rzuca sobie tą kość do góry i spróbuje ją trafić RPG i w międzyczasie nagrać to na TikToka. Co to jest? Paramilitary Chopper. Dobra, na nich nie będę może marnował sobie moich bardzo cennych rakiet. Tutaj wieża wartownicza. Patrzcie, tam jeszcze ktoś do mnie na dupca. Nie wiem dosłownie kto. Gra mi go wyświetla. Okej, to chyba jest ten. Aha, blokuje mi tutaj. Nie mam już karabinu maszynowego. Walę cały czas w palmę, bo on gdzieś tam obok niej stoi. Chyba się udało? Tak, chyba tak. Ale skupię się może na czerwonym punkcie na mapie, bo tu mi cały czas to pokazuje. Mi się wydaje, że to są właśnie wyznaczone jakieś osoby. Losowe chyba, które muszę załatwić, albo... Co ciekawe, to może być Soulbones. To dokładnie on może również być. Nie wiem, czy w to się tutaj również wlicza sprzęt. Kurwa! Kolejny RPG. Jestem w trudnym położeniu teraz, widzicie? Ryzykowny save, bo mógł do mnie w tym momencie wystrzelić. Nie, chyba nie muszę pójść do Soulbonesa. Ale to zrobię, jestem bardzo chętny. Chciałbym wymierzyć mu karę. Jestem ciekaw, czy ma jakąś ścieżkę dialogową w stosunku do mnie. Ci mają kałaszki, widzę. Zbierajmy to, bierzmy to, będę mógł to potem sprzedać. To jest Soulbones. Jest jego tajny najemnik. Kurwa, powinien to być jakiś przeszkolony ziomek, a to taki losowy farfocel. Jak widzicie, do odstrzału. Nic nie był mi w stanie tutaj groźnego zrobić. Co ten Soulbones? Jak życie? Nie potrzebuję twojej pomocy więcej, to było ostatnie. Do zobaczenia. No do zobaczenia, przyjacielu, ale wiesz gdzie? Kurwa, w piekle! Ty pieprzony skurczybyku. Powinienem cię jeszcze wykastrować za to. Bo to pewnie ty ruchałeś, znając życie. Wiecie, no szefito. Tutaj wprowadzona jakaś aplikacja do szpiegowania, znając życie. I co? Przesuwamy się w takim wypadku dalej. Piła do kości została rozdupcona. Tutaj się bunkrują. To może tak być faktycznie, że ja muszę tutaj kilka osób tylko załatwić. Nie muszę dosłownie wszystkich jak leci. Tam widzę jeszcze jakiś ziomek się chowa. Nie wiem, czy oni mają snajperów w swoim zanadrzu. Cześć panowie, chcę od was jakieś takie kosztowności, prawda? No wiem, że mnie rozumiecie. Głównie będę zbierał broń. Bo za nią można najwięcej zarobić. Zobaczcie, no po prostu ten jak leży w ogóle. Jakby go ktoś do wora wsadził, na wór do jeziora. Kolejny bandyta, amunicja, lockpiki, pieniądze. Tak, tu chyba można było wziąć wszystko. Tutaj jest... kurde... Czekajcie... Nie mogę jej namierzyć przez sekundę. Problemy. No i przy okazji, zobaczcie, uzupełniam sobie amunicję do kołaszki. No tak, to bardzo was oczywiście interesuje, lol, ale... O, już mam full, cholerka. Ale skoro włożę swoją dupę czołgiem, to mogę sobie nazbierać różnych rzeczy. Nie muszę być taki rygorystyczny wedle tego. I chyba gra kieruje mnie teraz na wzgórze, albo gdzieś tutaj, na pobliską drogę. Chyba tych bandytów jest tutaj po wybrzeżu dużo rozsianych. Siema. O, warto było wystrzelić, nie trafiłem do niego. Dobra, jedziemy teraz na górę. Mogę tą wieżę rozwalić? Tak, zobaczcie jakie efekty, cudownie. O, zobaczcie, to w ogóle ma świetną przylepność, widzę ten czołg. Jadę nim pod górkę. Panowie, jeżeli macie gościa z RPG, to proszę go wydać, bo kara będzie taka, że przyfasolę rakietą. I że tak powiem, własna matka was potem nie pozna. Ała. O, nie jest dobrze, moi drodzy. Bardzo niedobrze. Czekajcie, robię safe i robię, że tak powiem, challenge. O, teraz mi się nie udało na przykład, bo powiem wam szczerze, chujowo się cofa tym czołgiem. Czekajcie. Nie, to nie to. Myślałem, że się schowam za tym. Fajnie, to muszę na wstecznym.
Aha. Kurwa. Czekajcie, przeciwny kierunek. Przeciwny muszę skręcić. Dobra. Uchroniłem się. Ten czołg zupełnie jakby... inaczej działa. Boże, nie widzę tego... O, tutaj był, ale go nie trafiłem. Powiem wam szczerze, że to jest prawdziwa bitwa teraz. Na właśnie na rakiety. O, uchroniłem się, super. Za drzewem, tak. Uniki. Uniki z Legii Cudzoziemskiej. Oho, mam przejebane. Kurwa, ale to jest realizm, wam powiem. Te palmy powinny się pod tym czołgiem przecież rozkurwić. To nie powinno tak być. Palma, mam nadzieję, że mnie uratujesz w tym momencie. Muszę go zaskoczyć jakoś od tylca, wiecie? No niestety. Mam już tylko 5, że tak powiem, pancerza tutaj zaznaczone, co oznacza, że wystarczy jedna rakieta i kończy się mój zacny żywot członka Legii Cudzoziemskiej. Tu jest, okej. Okay. No ale niestety muszę go przechytrzyć jakoś. Czekajcie, może okej, okay. To fajnie. Tak, widzę go, widzę, gdzie on stoi, ale już nie mam czym do niego nawalać, jeżeli chodzi o broń maszyną. Chociaż może, wiecie co zrobię? Może pójdę go ogarnę na piechotę po prostu, nie? Czekajcie, kurwa. On też się boi, widzę, z dalekiej odległości do mnie walić. Nie, ale to jest bez sensu. Idę do niego chyba. Dobra, gruby rozjebany. Tak się właśnie zastanawiałem, czy będzie próbował strzelać do cywila na przykład z wyrzutni. To bardzo mądre. Tak sobie mi się w tym czołgu operuje. No nie jestem niestety w tym dobry. Absolutnie. No jeszcze granatami rzucają. Granaty oczywiście też są w stanie mnie tutaj poskromić. Tak, no nie wiem. Nie wiem teraz, na co mnie kieruje giereczka, bo... na jakiegoś ziomka pewnie, który jest tu schowany w krzaczorach. Oni się kitrają. Czekajcie, zrobię może w ten sposób. O, tak jest zdecydowanie łatwiej. Tak, nawet się nie patrzył w moim kierunku. Ale wam bardzo komfortowe. O, level up! O, mogę dalej podnosić rzeczy, fajnie. Patrzcie, chciałem sobie dodać jeden skill. Tutaj mam, że tak powiem, kilka ich do wyboru. I powiem wam szczerze, sprawdzałem sobie na boku, który mógłby być korzystny. I powiem wam, że jumper. Możemy zostać Pawłem jumperem, robić parkour. Na przykład to jest w ogóle chujowe, ten stair, nie? Że możecie szybciej biegać, potem w ogóle możecie to jeszcze dłużej, potem jest tryb maraton. Nie, kurwa, ludzie, jakby to jest przydatne. Zobaczcie, teraz moja postać naprawdę wysoko skacze. Ja mogę przeskakiwać płotę, wcześniej tego nie mogłem robić, nie? Byłem prawie kaleką, można powiedzieć. Także myślę, że to jest ważna dla mnie rzecz. Jakby odchodzę już od tej zasady, gdzie tam wyczytałem, że nie warto inwestować w inne rzeczy poza jakieś tam ulepszenia broni czy coś. Nie wiem, co oni mają z tym trzymaniem kości. Makor kociąg. Patrzę, może Uzi jakieś, ale chyba nie. Gdzie mnie gra kieruje teraz? Gdzieś na plażę. W tym stanie. Mój czołg już ledwo zipie po prostu. Jak mi się uda tą misję ukończyć, to będę cudotwórcą. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego te płytkie jeziorko, staw może bardziej, nawet nie jeziorko. To jest staw. Sprawia, że ten czołg po prostu traci kontrolę. Chyba bez przesady, no ten czołg waży kilka ładnych ton. Jazdy gąsienicowe. Przede wszystkim żałosne jest, że palmy pod nim. Palmy pod nim się nie uginają. W Call of Duty na przykład było to fajnie zrobione. Nawet w jedynce, w starej jedynce można było wjechać w drzewo i ono od razu padało, jakby wroga na skróty. Jakim cudem ty nie zginąłeś jeszcze? Ha, 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 hopla. O chuj, to było niezłe. Co? Jakim to się cudem stało? Czemu akurat prawdopodobnie jeden z ostatnich, których muszę zabić, akurat dzierży RPG?
Dobra, to ja mam na niego niespodziankę w takim razie. No nie polubię. Nie polubię misji z czołgami, zdecydowanie. Absurdalne to jest. Chwała, że mnie z powietrza nie atakują. To też jest troszeczkę takie, moim zdaniem, niedopatrzenie ze strony twórców. Powinni to zbalansować bardziej. Trochę piechoty, trochę powietrza. Trochę nawet drogi morskiej też może powinno coś takiego się pojawić. No i co? Kiedy mój sprzęt nie domaga, no to muszę wziąć sprawy we własne, spracowane ręce. Zobaczcie, pomimo, że jestem powolny jak cholera, to jakoś sobie radzę. A, to chyba on, patrz. Ty, masywny! Masa! Jarosław Masa Jarząbkowski, rozwalony. Co on ma? Co on ma? Co on ma? Siema. Co to za ciekawe artefakty? Fusil ammo. Aha. Ciekawe. Chyba nie mogę tego jakoś specjalnie użyć. Także raczej jest to kolejny przedmiot, który mogę wyrzucić. Ale moi drodzy, misja została wykonana pomyślnie. Nie mogę powiedzieć, że w pięknym stylu, no bo wielokrotnie mnie rozwalili. Gdyby to było prawdziwe życie, no to teraz bym prawdopodobnie zdychał w tlenku węgla. Albo rozerwałoby mnie na strzępy raczej. Tutaj ciężko mi jest się przestawić, że nim się cofa w przeciwnym kierunku jak się chce. To jest takie trochę, jakby było włączone w ustawieniach, wiecie, przeciwne kierunki jakby, nie? Coś takiego. Czterej pancerni w jednoosobowym organizmie wracają w takim razie na bazę. Nie wiem, czy jeszcze ten szef coś będzie dla nas miał. Myślę, że już dużo misji tych mi zlecił, więc przypuszczam, że to może być finisz. Na pewno już będę miał pieniądze na moje bardzo potrzebne wydatki. Czekajcie, czy ja przypadkiem nie mogę tą ścieżką popłynąć bez ślizgania się? Nie, chyba nie mogę, niestety. Trudna przeprawa. Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. No jakbym po prostu jechał jakimś ciągnikiem, a nie czołgiem. To frustrujące. Słuchajcie, muszę się posiłkować trochę mapą. Tutaj do mnie jeszcze ktoś strzela? To bandyta, aha. Czyli jak widzicie, wcale nie musiałem ich zabić w 100%. Jakby to było takie umowne, można powiedzieć. Że muszę załatwić większość albo tych, których gra wyznaczyła, albo gra, których zrespiła przeciwników pod tą misję. No nigdy to nie jest w 100% pewne i do wyjaśnienia. Będzie jakaś wojna w powietrzu, guerillas. Jeżeli to są ci paramilitaries, to oni, nie wiem, czy oni się jakoś tam wrogo traktują. Chyba nie. Wydaje mi się, że te nieznajome grupy to są tylko pod naszym kątem stworzone jako wrogie. Tylko nas interpretują jako wrogów. Natomiast inne grupy w grze traktują ich troszeczkę jak się by pojawiła zaraza w organizmie obca. Po prostu białe krwinki ich nie atakują, nie? No tutaj może być zupełnie podobnie. Najlepszy czołgista świata wraca na bazę. Witam partyzantów, a w szczególności koleżanki partyzantki. Czy ja mogę rozwalić tą ciężarówkę w końcu? Jestem ciekaw. Czekajcie, nie muszę tego odstawiać do punktu. Zostawię to sobie może tutaj. Tam jest jakaś łódź. Nie widziałem jej wcześniej. O Boże, gruba się. Muszę się jakoś przetelepać do sprzedawcy. Do sprzedawczyka naszego, partyzanckiego. O kurde. Gruby, gruby, gruby. I am Big Mac. Najbardziej zasłużony partyzant w grupie. Tu mam wyrzutnię rakiet w ogóle. Nie wiem, czy mi jest to jakoś bardzo potrzebne. Chyba nie. Co najwyżej z jedną mógłbym sobie zostawić. Na wszelki. Może będę musiał komuś zrobić krzywdę dużą, no to to mi zdecydowanie ułatwi życie. Tak, chcesz szóstkę? Masz syntadren. Syntadren tutaj nic nie jest praktycznie warty. Same dziadostwo. Zastanawiam się, moi drodzy, czy nie... O, to ma lepszą celność. Czy nie zakupić sobie przypadkiem A4-eczki. Co? A4-kę? Nie, przepraszam. Nie chodzi mi o papier. M16 chciałem powiedzieć. M16. Ponieważ głównie ubijam rządowych,
oni, że tak powiem, dysponują darmową amunicją do tego karabinu, tylko no niestety ten zaopatrzeniowiec tego nie posiada. A ja swoją drogą już rozbierałem 15 koła z samej broni, także spoko. Tutaj jeszcze mam różne zbędne przedmioty. Mam jeszcze rakietę generalnie w ekwipunku, trochę do snajpery. Okej, myślę, że tyle mi w tym momencie wystarczy. Tutaj ziomeczek mnie jeszcze wyleczy. Rumbala, rumbala, rumbambam. Tak, powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, bo przeczytałem, co to jest za piosenka, ponieważ wyświetla mi się jako prawa autorskie. Jak przesyłam film, to tam taką dostaję informację. I sprawdziłem sobie piosenkę po prostu, co to jest. I to jest, moi drodzy, nieprzypadkowa nutka. Ja myślałem, że to jest jakieś tam, wiecie, latino typowe, no, a to jest El Paso del Ebro, czyli droga przez Ebro. Ebro to jest najdłuższa rzeka w Hiszpanii. I piosenka ta powstała w czasach Guerra Civil Segundo chyba, albo Dose, czyli wojny domowej w Hiszpanii, lata 1936-39. I ta piosenka należała do republikanów, czyli ci, którzy walczyli z reżimem Franco, czyli Katalończycy, kto tam jeszcze, Baskowie, chyba też okolice w Walencji, to też tam należało do republikanów. A natomiast armia Franco miała swoją wersję tej piosenki. Ona miała jakąś tam inną nazwę bodajże, Por el Rio Nervión chyba, coś takiego, tak mi się wydaje. Co nam masz do powiedzenia, przyjacielu? Najwyższy czas. Rozwaliliśmy bandytów, pomściliśmy naszą siostrę, przykro mi. Tak, no myślę, że zrobiliśmy jej najlepszy możliwy pogrzeb. Ona też pewnie by chciała, żebym rozpieprzył jej oprawców i to w drobny pył. Dostałem 3000 pesos, no i prawdopodobnie bandyci już mnie nienawidzą. No na 100% mnie nienawidzą. Komendanta, skąd ty jesteś? Urodziłem się w Boliwii, dlaczego? Wszystkie drogi prowadzą do trzeciej wyprawy takiej ważnej Che Guevary, jeżeli chodzi o rewolucję w danym kraju, miejsce jego śmierci. Bez powodu, tak z ciekawości. Jestem ciekaw po prostu, skąd pochodzą partyzanci z tego archipelagu. Mena ay Carmena. A rumba, rumba, rumbam, bam. Rumbala, rumbala, rumbam, bam. Nauczyłem się w ogóle tekstu, to jest hit. Żaden z partyzantów nie jest rdzenną osobą Espady, Bajeny i innych wysp archipelagu. Widzisz, ludzie są takimi tchórzami, że boją się nawet poprosić o drobne w sklepie. Tylko pod naszym postępem, narzucenie im naszej teorii nie było trudne, chociaż byli też idioci, którzy mocno wierzyli w dobroć i przyzwoitość Don Guillermo. I pamiętam wyspę jakąś, Livanas, której nie znajduje się na tym archipelagu. Jego ludzie nie chcieli współpracować, prawie zaatakowali nas widłami. To były czasy. No to właśnie do takich ludzi partyzanci atakowali zawsze, do najbiedniejszych, do najbardziej pokrzywdzonych. Chodźcie, weźcie widły w dłoń i my was zaprowadzimy do stolicy, przejmiemy ich domy. O, jeszcze jedna misja, ostatnia. Cholerka. Czy ja powinienem zabić prezydenta? Ha, no Myers, we have other people for this. I was talking about the island. Mam zabić wyspę? Who's the last only fool? Mafia? Aha. Ty, ale ja już rządowi tyle smrodu zrobiłem, że co ty chcesz jeszcze? O nie, czy ty chcesz, żebym wsiadł w czołki teraz rządowych mordował? Przecież to będzie w chuj trudne. Get in the tank and get it to it. O kurde. Grubo. Nie mogę tego robić sam, potrzebuję do tego 10 ludzi. Po co potrzebujesz, skoro masz czołg? Potrzebujesz więcej trupów? Mi to w sumie obojętne, reżim ma być reżimem krwawym. Dobra, spróbuję, komendante. Okej, dobrze wiedzieć. Rumbala, rumbala, rumbambam. Rumbala, rumbala, rumbambam. No i dostałem ostatnią misję, moi drodzy. Rozwalić rządową bazę. 3 podpunkty. Oczyścić, widzę tutaj, doki.
jakąś wspomagającą armię i chyba to będzie wtedy wszystko. Mam już 18 koła, także potraktujmy to jako już po prostu... No zobaczcie, jaki fajny parkour, naprawdę super. Pęk. Już teraz jestem już dużo, że tak powiem, bardziej wszechstronny. Już mogę uciekać, przeskakiwać przez wszystko i to mi też może pomóc w walce. Czemu government? Lol. Aha, bo to kradziony czołkot od armii, nieważne. Potrzebuję właśnie nowego, miałem się zapytać, czy będę musiał jechać moim klekotem starym, który no niestety nie jest w dobrym stanie. Jest niby dzień, aczkolwiek... bo nie, dobra, olać to. Pomyślałem, że może dla klimatu byśmy sobie zmienili porę dnia na przykład. Ale jak mam ćwiartkować całą bazę wojskową, no to powinienem ich dobrze widzieć. Jestem trochę na haju. Ale no nie jest jeszcze to na tyle toksyczne, żebym się tym jakoś specjalnie przejmował. Cały czas mam tyle samo amunicji. Malutko, naprawdę. Ja, że tak powiem, ten minigun, czy ten karabin maszynowy powinien bardzo szybko zabijać tych piechurów, a niestety nie działa to dobrze. A próbowałem już i na szybko, i pestkować, i z dalekich odległości, i z bliskich. To po prostu działa bardzo jakoś pokracznie. To jest jakiś aspekt no niedopracowany tutaj przez twórców, co by nie mówić. A szkoda. Już wam obiecuję, że po tej misji zabieram dupę i lecimy, czy jedziemy, czy płyniemy. No dojechać to raczej nie dojadę, ale raczej popłyniemy na bajenę i tam będziemy ruszać dalej z fabułą. Tam czeka już na nas kolekcjoner pewnie, zaciera rączki. Co to za szmata? No jakieś wojskowe, ale póki co mnie nie widzą. Nie będę chyba w tą charyzmę inwestował, bo jest to bezsensowne. Wyobraźcie sobie, że ta charyzma nam daje tylko i wyłącznie fakt, że mniej płacimy za przekupstwo, tam chyba o połowę się to zmniejsza. 500 pesos to jest standard, to zmniejsza nam chyba do 200, tam 50, żeby była równa połóweczka. Możemy to jeszcze jakoś tam ulepszać, ale nie wiem, jakby nie kręci mnie w ogóle ten fandom. No dobra, moi drodzy, przyjechałem już w takim razie zrobić im tu krzywdę. Kogo mogę, to rozjadę, bo mówię, no nie działa tam karabin maszynowy zbyt specjalnie. To jest armia, także to już nie są... Patrzcie, jak to działa chujowo. To już nie są prości bandyci, których jedyną bronią praktycznie są po prostu karabiny. Ci już powinni móc strzelać we mnie ciężką bronią. Za jakiś helikopter lata, ale mam wrażenie, że to jest kurwa cały czas jakaś telewizja. Podczas pierwszej misji on też latał i nic się nie działo praktycznie. Chuja, to po prostu nie jest... To jest zbyteczne tutaj, nie? Także zobaczcie, no mieć czołgi, musieć po prostu rozjeżdżać ich. Powiem wam szczerze, cieszę się, że oni nie mają możliwości mnie z tego czołgu wyrzucić. Halo, dźwięk się rozdupczył, muszę jeszcze raz wczytać. O, teraz dopiero słyszę maszynówkę z czołga. A świetna rozgrywka, nie? Taka z cyklu trochę z Wyspy Gier. Porozjeżdżaj sobie żołnierzy. Z cyklu, kiedy zostajesz w czołgu, ale nie masz już do czym lutować, a boisz się z niego wyjść, no to se rozjeżdżasz. Ja mam wrażenie, że jak ich tak porozdupcam tutaj, to że tak powiem, szybciej mi tą misję zaliczy. Bo to zwraca jednak uwagę na piechurów tutaj, patrzcie. A rządowych jest dużo. Wy też jesteście w ogóle zjebani, że się tak wystawiacie mi. No i walicie do pojazdu opancerzonego tymi karabinami. O nie, granat. Ja uciekam. A na te! Das los! Teraz tak, rozwalimy ich może tutaj. Rumbala, rumbala, rumbam, bam. O na 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 na. Rumbala, rumbala, rumbam, bam. O ty chuj, o już mi się ammo skończyło, szkoda. Spróbuję ich tam na dachu rozwalić. Oni właśnie powinni być głównie na tym najwyższym punkcie. O, zajebiście siadło. Właśnie uzbrojeni w jakieś...
karabiny snajperskie albo właśnie wyrzutnie rakiet, to mają najlepszy widok. Są takim bocianim gniazdem troszeczkę jak na statku. No niestety mordeczki, a wszystko widzę. Opa! Jak widzicie na mapie, natłok tych wojskowych jest wręcz ekstremalny. Tu jeszcze jakiś jeden został. Kurwa, tam jest chyba snajper. Tak mi się wydaje, także ja bym nawet chętnie wyszedł z tego czołgu. Postrzelał do nich ze snajperki, no ale dookoła mnie jest milion osób praktycznie. Zróbmy sobie save'a. Oho. Szczęście granaty aż takich obrażeń mi potężnych nie zadają. Ładuję odłamkowe. Ja w ogóle on jednocześnie steruje czołgiem i ładuje pociski. Też trochę dziwne. O, ale mi się zajebiście podłożyli, fajnie. Cieszę się. Dawać mi go. O, 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 zostańcie w tej pozie. Opa. Nie macie ze mną szans, wojskowe szczury. Pomioty prezydenta. Niech żyje rewolucja. Zostanę, wiecie, potem jakimś politykiem. Mnie zrobią, jak już dojdą do władzy. Zostanę ministrem więziennictwa i będę ich, kurwa, wszystkich wieszał za kochony. Będą wisić na słupach. Zrobimy takie miasto po prostu. Wjazd do miasta będzie naznaczony powieszonymi dyktatorami. Bang. Niech ginie. Rozdupcamy im rafinerię. Cała ta wyspa będzie należała do partyzantów. A czemu tu jeszcze mafia się nie pojawiła? Może była? Chyba była. Ktoś tam mówił chyba, ten komandant cały. Pijak. Żałosny. Że mafia się stąd chyba wyniosła. No, tu przykra śmierć bardzo dla gościa. Że oni po prostu nie znika, że tak powiem, czerwony natłok żołnierzy. Gra mnie kieruje cały czas gdzieś tutaj, w tej okolicy. O, tu leci jakaś przyjemna muzyczka. Oni mają tutaj, jak widzicie, swoją. Może to jest ta druga wersja El Paso del Ebro. Submission accomplished. Okej. Okay. Wyczyściłem depocy, teraz muszę załatwić gości w porcie. Wyobraźcie sobie, jaki to będzie zaromek, jak my pozbieramy część z tych zabawek, które tutaj udało się zdobyć. O, partyzanci latają, jakby obserwują, co się dzieje, ale nie pomagają mi za specjalnie w tej batalii. Super, ja sobie tylko w sumie rozjeżdżam czołgiem ich. Oszczędzam te rakiety na jakieś specjalne momenty. Może zaraz wysiądę i zacznę ich karabinem dziesiątkować, ale tak jest bezpieczniej. Po prostu, tak mi się krzywda nie dzieje. Czekajcie, może... O chuje. Ale powiem wam szczerze, bardzo są słabo uzbrojeni, ja nie wiem. Oni pewnie tu jeszcze jakieś czołgi mają, gdzieś. W ogóle z nich nie korzystają, nie korzystają z RPG-ów. No, w bazie bandytów od razu byłem praktycznie atakowany. Ten jaki unik zrobił? Może oszukać przeznaczenie. Zginiesz przy szpitalu. Elo! Co go podrzuciło? Aha, no nie. Posłałem bombę w niebo. Czekajcie, czy ja mogę chociaż na sekundkę wyjść z tego czołgu. Chcę go się pozbyć. Dobra, rozwalony. Nice shot. Mamy zachód słońca, ja w ogóle zaraz nie będę nic widział, jak już przyjdzie noc. Będę walił po prostu siekaczami na oślep. Elo! Myślał, że mnie powstrzyma kontener. Submission accomplished. Doczyściłem już port? Gościu. No i jeszcze pozostało mi wyeliminować tutaj jakieś
ostatnie pojedyncze grupki. Fajna jest tutaj zabawa, chociaż wydaje mi się, że mogłoby być tutaj takim elementem podnoszącym ciśnienie, jakbyśmy musieli tą misję na czas zrobić. W sensie z dziesiątkuj bazę, bo potem przyjadą posiłki na przykład z jakiejś innej wyspy. I no wtedy już nie będzie tak łatwo. Ten ziomek jeszcze do mnie na dupca cały czas. Czekajcie, wezmę może inną spluwę. Aha. Zajebiście mi się tej broni używa, ona, że tak powiem, jest kiepska, bo znaleziona, ale działa. You're losing, no wiem, że tak, ale nie chcę mi się inwestować specjalnie dużych pieniędzy w to. O, kolejna snajperka do kolekcji. O, mamy właśnie M16. Powinienem taką mieć, tylko że kupioną jednak. Chyba, że są tutaj jakieś metody, żeby ulepszyć tą broń. Nie wiem, w Xenusie pierwszym przynajmniej. A o nie, mordo! O, i ja spadnę. Zresztą tutaj w tej grze to w ogóle nie trzeba się obawiać, że tak powiem, spadania, bo spadochron nas cały czas ratuje. To jest fajne, komfortowe. Myślę, że jesteśmy lepiej przeszkoleni niż Soul Myers, prawdziwy. Bo ten to jest jakiś kurwa podrabianiec. Gdzie to mnie w ogóle kieruje? Na górę. Prawdziwy Saul Myers wygląda jak Arnold Voslo, mówi jego głosem i rzuca sucharami. Jeszcze trzęsie mu się twarz z Body Shadows, nie umie w animacji. No co, taka prawda. Wszystko w Deep Shadows się zgadza, fabuła się zgadza, rozgrywka się zgadza, nigdy się nie zgadzają parametry techniczne. Dawajcie, po plaży sobie podupcamy. O nie, o nie, o nie, o nie, nie do wody. Patrzcie, co ja dla was robię, możecie sobie tapety strzelać. Kurwa. Mój czołg chyba chce się bardzo utopić, bo... chcę nim skręcić, a on mi nie pozwala. Teraz dopiero dostałem taką możliwość. Tutaj jakiś taki górzysty teren. Ten do mnie ze snajperki chyba wali. Dalej. Czy ja będę musiał zestrzelić jakieś łodzie na otwartym morzu? Boże, jak ja podupcam tym, nie? Przypadkowo idealnie w nich trafiam po prostu. To jest szok. Czekaj, czy to snajper, czy ktoś z wyrzutnią do mnie? Jakieś wąty ma? Kurczę. Nie jest to może najwygodniejsza forma przemieszczania się. Tutaj jeszcze widzę jakiegoś chłopa, już go nie ma. Opuścił snajperkę i przeszedł do historii. Patrzcie, miejmy troszeczkę fanu. Wysiądźmy i teraz wykończmy ich tym sposobem. Gdzie oni są? Przed sekundą mi się ich tak wielu wyświetlało. Aha, ale jajca. Może tutaj przy działku jakiś? O, może mógłbym z tego sobie pokorzystać trochę. Żeby jeszcze było do kogo. Fajnie, bez dźwięku. O, naprawiłem. Pyk, 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 pyk. No nie ma do kogo nadupcać specjalnie. Trochę mi to Raid na Berlin przypomina. Taką minigiereczkę. Za 5 zł gdzieś z MediaMarktu. Czyli statyczne takie. Jakby statycznie jesteś i nawalasz do różnych celów, które ci się wyświetlają. Taka zręcznościówka dla 6-latków. Nie wiem, w dupie to mam, jadę dalej. Muszę zejść na dół, tak? Zobaczcie, przetestujemy, że tak powiem, przyczepność tego czołgu zaraz. Tylko zdajemy gościa z dachu. Dobra. Tam jeszcze jakaś maniura śmiga. Teraz się zaciął niestety. Okej. Ale wystarczy jedna seria i nasz John Rambo sobie poradził kapitalnie. Proszę go wyłapkować, propsować. O chuj. Patrzcie, ale to jest
kurwysyn. Tym czołgiem można wszystko robić. Żadna krzywda mu się nie wydarzy. Mógłbym pewnie zrzucić go jakoś z helikoptera. No, chyba teraz się zaraz zablokuje. Kurde, nie no, tutaj moi drodzy, gąsienice działają tak, że tylko drzewa są w stanie mnie zatrzymać. Ewentualnie jakbym wpadł na jakiegoś NPC, to też czasami potrafimy się odbić jak piłeczka od ściany. Gdzie to mi kieruje? Tu jest jakiś czołg w ogóle, ale nikt w nim nie siedzi. Bardzo to dziwne, bardzo to głupie. Naiwne. Tutaj jeszcze szwadron okultystów. Dobra. Wymierzamy sprawiedliwość. Ojej, nadchodzą chłopy. Dobra, nie, to ja wsiadam. Udało się, nie udało się. Trzeba mieć zawsze, mówię, na uwadze jeszcze, że czołg musi być akurat skierowany w tą stronę, nie? Tak po prostu obrócę kursorem, nie poczekam odruchowo, mówię, nie, ze mnie z czołgi staje z koziej dupy trąba jest. Ten do mnie potężnie w ogóle narzuca tutaj warunki. Dzień dobry. 30 zostało mi rakiet jeszcze do wykorzystania. A to mnie tak dziwnie trochę kieruje, nie? To jakby... to już mnie kieruje konkretnie do konkretnych wojskowych, nie? Że jakby do punktów. Teraz każe mi na przykład nad morze wracać. Nie wiem, czy mi się chce tam specjalnie jechać, więc może zostawię czołg. Zrobię save'a. Mogę nawet podpłynąć łodzią do niego. Czekajcie, a czym tym się da w ogóle pływać? Tak zaparkowane dziwnie. Nie, to jest jakieś... niestety zablokowane, nie pokorzystam z tego. Jakby zrespiło się na samym brzegu. A poczekajcie, w wodzie można było spać. Nie. Od kiedy nie? Wcześniej mi się tak udawało to robić. Dawaj, dawaj mi wszystkie zabawki. Potęga! Potęga podświadomości. Dobra, tam jest jakiś chłop. Do niego zmierzam właśnie. I lecimy na awanturę. Dobra, wsadź sobie w dupę ten granat, kościół. Dobra, snajper też. Poczęstowany. Jestem bardzo kulturalny człowiek. Wszystkich poczęstuję dookoła. Nikomu, że tak powiem, nie żałuję. Gdzie on wypuścił tą snajperkę? Snajperka może być całkiem sporo warta, obstawiam u handlarza. Sporo oczywiście w kwestii drobnych, nie? Już tak tą bazę zdziesiątkowałem, że na luzie sobie mogę w ogóle chodzić tutaj, zobaczcie, nic się mi specjalnie nie dzieje. Teraz, nie, teraz to już każe mi wejść w samo serce tej bazy. Więc ja bym bardzo chętnie się po mój czołg wrócił. Dum, tududum, tarararum. Tego bym sobie chętnie też poużywał. Dobra, widzę w oddali mój czołg. Nie, to lol, to jest... z daleka myślałem, że to mój czołg, a to motoróweczka. Dobra, Gangsta Paradise. Leci wyrocznia w pierdolu. Tam chyba ktoś w okopie siedzi, czy mi się wydaje? Wydaje mi się. No puściutko. Konkurencja mi poumierała. Tutaj w tym garażu były jeszcze jakieś czołgi, jak dobrze pamiętam, to już nie mają. Aha, dobra, to mnie do niego kieruje. No serio, teraz tam. Co za szajs. Tak, wiem, że niepotrzebnie pewnie to robię, po prostu powinienem wszystkich zabijać po kolei, nie zwracając uwagi, gdzie mnie kieruje strzałka. Pewnie muszę jeszcze na molo pójść. Ja wiem, spokojnie dziewczyny. Na każdego przyjdzie pora. Jezu, z tymi krzakami jest chyba najgorzej. Tu już powinien być teren płaski, jak ja tak wszystko to obijam.
I lecimy na pełnej kurwie, nie wiem jak na jakiej prędkości może się taki czołg rozpędzić współczesny. I idę po was. Gnoje, śmierdzące. No chodźcie, dawać, dawać. No dawać, no jestem. Żeby nie było, że tylko czołg. I wyłącznie. Nie, ja jestem wszechstronny członek Legii Cudzoziemskiej. Ja się wyzwań żadnych nie boję, proszę mi tego nie zarzucać. No. Czaił się, czaił, aż w końcu dostał czapę. I tu jeszcze jeden gdzieś powinien być. Oj, Byniu. Tak to my się bawić nie będziemy, nie? Przydałoby się podleczyć, bo trochę oberwałem, także szamiemy konserwy. Wojskowe, dla alkoholików. Tutaj pewnie każdy w armii jest jakimś chlejusem. Coś trzeba na warcie jednak robić. Przeszukujemy, zbieramy amunicję. Tu jeszcze jakaś samotna bestia do mnie wali, no. Dobra, okej, to jest snajper. Wydobywaliście tyle czasu tu ropy. O, udało mi się palmę rozwalić. Bardzo ekologicznie. Żeby nikt z tego nie zrobił oleju palmowego, to ja go rozwaliłem. Rozwaliłem palmę. Bang! O Boże, tutaj jest jakaś nowa gildia po prostu. Znowu ich jest od chuja. Skłamałbym, jakbym powiedział, że nie. Matko. Fascynujące, no. Strzałka ewidentnie mi pokazuje, że to jest region, który muszę wyplewić. Czekajcie, walnę w ten mur. Opa. Mam nadzieję, że wszyscy dostali odłamkiem. Nikt nie przeżył. Tak mój dziadek, który był powstańcem warszawskim, kiedyś oberwał w trakcie powstania, że właśnie granat był chyba w czołg rzucany i fragment granata, że tak powiem, trafił mojego dziadka w brzuch. Był ranny i był przez kolegów transportowany właśnie kanałami. Dzięki Bogu udało mu się wojnę przeżyć. Niesamowita też persona i piłkarz. Oczywiście nie zawodowy, ale fanowsko, nie? I bokser. Ja szanuję takie podejście. Level mi w ogóle podskoczył. Czekajcie, mam trochę stresa. Jak wchodzę w tą zakładkę, bo mi grę wyrzuca. Strzelczmy. Player suffers no damage while falling down from the 10 meters or less. Czyli no... Mogę naprawdę z wysokich odległości wysokości skakać i nie będę tracił przy tym dużo życia. To jest jeszcze ciekawa moc, Cat's Eye, czyli w ciemności widzę jakby lepiej. Gdzieś widziałem na filmiku to całkiem przydatna rzecz. To mi niepotrzebne, odporność na dragi i tak dalej też nie, na insekty na pewno nie. Umiejętność lepszego dobierania się do różnych schowków, to może by było całkiem okej. Zastanawiam się. Eye Vision albo... Patrzcie, jak ja mam was w dupie. W międzyczasie sobie skilluję, a wy staracie się coś uskuteczniać. Dobra, screwdrivera już mam, także pójdźmy w to. To myślę może być przydatne. Nie chodzi mi o te skrzynki z jakimiś gównami. Tylko bardziej myślę pod kątem na przykład pojazdów, nie? Czołg mam na 5%. Ciekawe, jak bardzo teraz mi się zwiększyła szansa właśnie zdobycia tego. No ale panowie, jak ja będę tak do was każdego musiał czołgiem podjechać, to mi to 300 lat zajmie. O Boże, beczka mi wybuchła na łeb. O, super, super. Kozacko. No. Co nie było planowane. Dobra, bawimy się dalej.
O Jezus Maria, muszę uważać na te beczki, już mam 36 kondycję. Ja pierdolę, 26. Sam sobie przeczę po prostu. Chętnie bym zobaczył, czy jestem w stanie w ogóle ukraść ten czołg wojskowy. O, zwiększyło mi się teraz do 10%. To już jest tak... Nadal słabo, ale ciutkę lepiej. Tak do 4 spróbuję. Nie, nadal jest to dosyć mało, te 10%. Także prawdopodobnie muszę to jeszcze na jakiś trzeci level podnieść i dopiero wówczas będę prawdziwym mistrzem. Będą mogli mnie wynajmować do, wiecie, do okradania banków, napadów na mennice. Będziemy kręcić domek z papieru Volume 2 na przykład. Taka luźna propozycja. Tutaj żołnierz jakiś ukrywa się w krzaczorach. Chyba go nie zabiłem, a szkoda. Może go zabiłem jednak, nie wiem. Wydawało mi się, że nie został trafiony. Super, gdzie teraz mnie gra prowadzi? Gra mnie prowadzi chyba do jednego z tych budynków, którego tam gorzej troszeczkę ostrzelałem. Takie mam przypuszczenie. Z budynkami to akurat najłatwiej, mogę w ogóle wejść w stylu słotu i, wiecie, oczyścić go tam w sekundę. Nie no, gro, czego ty ode mnie jeszcze wymagasz? Kurwa, jakby ta baza jest już praktycznie pusta. Serio, ten jeden żołnierzyk? Może coś tutaj jeszcze zmienić? Tutaj jeszcze chodzą. Czekajcie, idę tam. Wchodzę do gry. Patrzcie, teraz mi parkour pozwala wskakiwać na samochód i patrzcie. Zupełnie inna perspektywa teraz. Dobra, nie wiem skąd oni do mnie walą, idę tam. Teraz walę na oślep. O Jezus! Ej, ej, ej! Panowie, nie tak ostro! Nie tak ostro ze mną, proszę! Co za przychlasty! Strzykawy, strzykawy, ratujcie! Ratujcie człowieka! W trudnej sytuacji. Tam jeszcze do mnie jakiś się rzuca. Aha, dobra, widzę już go. Okej, okej. Okej, dobra, już, spokojnie! Spokojnie, każdego kara dosięgnie. Już, rozjebany. Zrobił salto. Tutaj też. Zszedł do mnie któryś? Nie słyszę. Ojej, dobra, idę na górę samą. Bo tak to będzie bezsensowne. Oho! Tak jest. Jeżeli mi powiecie, że jestem debilem, bo powinienem czołgiem ich rozwalić z dołu, to będziecie mieli rację. Chciałem beczkę rozwalić. Dobra, robię ryzykowną rzecz teraz, ale absolutnie konieczną. Skąd ty? Jezus Maria. Jezu Chryste, ich jest tutaj multum. Ugiń, ścierwojadzie. O Jezu, nie, dobra. To już jest... O, fajnie, mam jedno z... Jeden punkt żyćka i umarłem. No, trzeba było, niestety. O, list kończy. Sebuska! Cały czas mnie poszukują. Patrzcie, mogę chyba zeskoczyć właśnie ze spadochronu teraz? Czy nie? Nie mogę. Aha, straciłem dużo życia przy okazji. Trudno. Walić to. Poradzę sobie w ten sposób. O tak. Teraz tak, trzeba znaleźć takie punkty zaczepne na tym budynku. Właśnie słup na przykład, nie? W ten sposób jestem w stanie lepiej ich wykończyć. 16 rakiet mi zostało. Coś czuję, że to nie jest jeszcze koniec. Udało mi się, że tak powiem, 3/4 tej bazy oczyścić.
O, udało się, dobra, okej, okay. Dostali w łeb. Czyli zostały mi jeszcze te doki tutaj na pewno. Dobra. Co to w ogóle jest za miejsce? Nie spojrzałem. Ojejku. Tamci do mnie jakoś tak agresywnie walą. No to macie przejebane teraz. Już się wami zainteresowałem. To jakiś pojazd. Nie wiem, czy ta sztuka mi się udaje, więc chyba sam wymierzę sprawiedliwość. O ja cię kręcę. Świetnie, że tak powiem. A, zaopatrzona baza. Tak, on da mi jeszcze na kurwia. Są takie, wiecie, strzały, które was wybijają trochę z równowagi. Dobrze, tak, pani se na glebę. Poczekaj, aż cię namierzę, naprawdę świetny poziom. Powinienem dawno umrzeć, bo ja niestety nie prezentuję zbyt dużych umiejętności, albo praktycznie żadnych. Jeżeli chodzi, mówię, o strzelankę. Dobra, chyba już tutaj zrobiłem swoją misję. No a tam powinna być bitwa morska, zobaczcie, partyzanci się z rządowymi sprawdzili, mają się w dupie, okej. To jest totalnie losowe, mam wrażenie. Czasem na siebie zwracają uwagę, czasem nie. A tam może bym spróbował ich na przykład ze snajperki ściągnąć. Właściwie mam bagażnik w czołgu, przecież mogę sobie schować do niego. Bo to jest chyba snajper. Ale coś nie ginie, nie wiem czemu. O, teraz chyba dostał na bułę. Także mogę spokojnie wykorzystać czołg również do przetransportowania dużej ilości rzeczy. Dobra. Co z tego, że full? O, tę chcę, właśnie, dokładnie. Ręka mu przeniknęła przez ścianę, why not? Nade mną się znajduje jakiś chłop. Aha, okej. Wszystko jasne. Rozjebany. Rozjebany. Czekajcie, przełączę sobie w ogóle na pociski przebijające pancerz, bo to tak nie ma sensu za bardzo walić zwyklakami, skoro ma się taką potężną alternatywę. Okej, dobra, no radzę sobie jeszcze w przemieszczaniu się. Tutaj dach oczyszczony, to był, że tak powiem, jakiś naprawdę świetny punkt do obrony. Tutaj jeszcze M16. Co jeszcze? Tutaj był snajper gdzieś. O, już się nie mogę teraz chyba poruszać. No, nie mogę, muszę coś wyrzucić. Dobra, niech to wypieprza z mojego ekwipunku. Sprawdzę, czy mogę sobie zeskoczyć. A, czekajcie, straciłem jakieś życie w ogóle? Czy ten spadochron się uruchomił? Tak, spadochron się uruchomił. Ale jeszcze nawet, że tak powiem, animacja nie zdążyła się odpalić, więc to tak troszeczkę wygląda, jakbym zdążył, ale nie zdążył. W każdym razie życia w ogóle nie straciłem, także śmiesznie, zabawnie. Schowam sobie może tutaj te wszystkie gadżety, które udało mi się tu zgromadzić od wojskowych. Później to przeniosę sobie wszystko do handlarzy. Zajebiście dużo tych M16, nawet jedna snajperka. Dobra. Czy muszę potwierdzić coś? Chyba nie. Nie, nie muszę. Okej. Okay. No to ruszamy dalej. Zobaczcie, całą noc mi to zajęło. Już wstaje świt powoli. Kogo ty jeszcze, gro, chcesz, żebym zabił? No już mogłabyś mi naprawdę darować. Ja już bym chciał do domu. Do domu wrócimy, w piecu napalimy na... Lala, zabijemy psa, zabijemy psa, zabijemy psa.
Opa, submission accomplished! To był ten strzał, moi drodzy. Get back to komendance Romero. Ojej, jak się cieszę, fajnie. W końcu udało mi się tą misję wykończyć. Już, że tak powiem, denna się zaczynała robić. No ale jak miałem bazę oczyścić w całości, no to to właśnie było to. Pozwólcie mi jeszcze, że wrócę się tylko do tej jednej grupki, gdzie leżała cała masa truchła. O, z daleka już ją widzę. Bo to będzie jeszcze ta moja jakaś ostatnia szansa. Nie będę was oczywiście już zamęczał takimi detalicznymi, wiecie, przeszukiwaniami każdego ciała. No bo nie, taki głupi nie jestem. Ale zobaczcie, no to jest żyła złota tutaj leży po prostu na ziemi. Mogę sobie od nich wszystko pozabierać. Tylko szczerze wolałbym karabiny, nie wiem, czy od nich akurat już to zebrałem, czy nie. Niektórzy mają, niektórzy nie. Może tak, ta broń się gdzieś po prostu przemieszcza w cudowny sposób. Albo odlatuje od nich. Zobaczcie, jakbym miał M16, no to automatycznie się tutaj zbiera. Sprawdziłem swoją szansę. Czy jestem w stanie jeszcze coś z tego uzbierać. Już mi czołg pewnie nie jest potrzebny, a mimo wszystko chciałbym nim wrócić. Tutaj jest snajper, amunicja do snajperki. Zrobiliśmy to, co najczęściej się robi w Xenusach, czyli najlepiej oczyścić całą bazę po prostu. Tak jest najwygodniej. Tutaj kolejna spluwa. Nie, nie powinienem chyba jednak tego chować. Tutaj jest jeszcze dodatkowa amunicja. Tutaj nic. Nic ciekawego. O, ale ten ziomo już jest dziany na przykład. Aha. To tam byłem już? Czy jeszcze nie? Warto się tam przejść? Jak myślicie? Mi się wydaje, że obok nich nic nie leży już. To jest chyba ta grupa, do której pierwotnie podszedłem. Tam tererem. Przetestujmy parkour. Zobaczcie, już mogę na skrzynię wskakiwać. To jest zajebiste. To jest przekot. No, nie było mnie tam. Dobra, to... Jeszcze tutaj na szybciutko. Może jakieś drobnostki. Kamyczki na przykład. O, zobaczcie, jest pierścionek. Jakiś ulepszacz. Udało mi się znaleźć. Fajnie. I już będziemy mogli sobie stąd spadać. Okej, dobra. Nic mi już niestety nie jesteście w stanie zaoferować. Tutaj pierścionek, granat jeszcze jakiś. Takie badziewne rzeczy. Ty masz pieniądze, ty masz amunicję. Dobra, moi drodzy, już was nie męczę, idziemy. Zmierzamy do czołgu. I wracamy do naszej bazy. No i potem zabieram was już na bajenę. Lecimy z pieniądzmi, bo już takowe się udało zbierać. I zadowoleni. Po let's play bym pewnie jeszcze poszukał więcej różnych przedmiotów, które mógłbym potem sprzedać, bo to się fajnie pieniężę mimo wszystko. Jeszcze przy okazji, jakby co, nie martwcie się, ja pamiętam o tej wyspie, będziemy chcieli w nią zainwestować. Żeby zobaczyć, czy gra nam oferuje w ogóle jakieś rozwinięcie tego wątku. Czy to będzie takie po prostu, że se coś postawię, że mi gra po prostu wyrenderuje jakiś, nie wiem, domeczek na przykład. Ja bym chciał nawet jakieś proste rzeczy w stylu, mogę sobie coś przechować, mogę sobie, nie wiem, ulepszać, mam jakieś większe szanse na ulepszenie, może jakieś nowe postacie mi się zrespią. Jakiś mój ochroniarz. Może laski będę jakieś zapraszał na przykład. Żeby balowały u mnie na plaży. No i powinno być coś związane przede wszystkim z moim bohaterem, czyli na przykład posąg, żeby sobie strzelił. No wiecie, no wtedy byśmy wiedzieli, że ta wyspa należy do nas. Najlepszą rzeczą by było generalnie, jakby gra odznaczyła w jakiś sposób tą wyspę. Ja tak pamiętam wzrokowo, gdzie ona się oczywiście znajduje, ale co nie zmienia faktu, że może z biegiem czasu gdzieś ta informacja przepadnie.
Na północ od Bajany największej wyspy, pierwsza wyspa, na jaką wpadamy, jest nasza. Także nie ma żadnego problemu, żeby tam dotrzeć. I tyle, żegnamy. Dużo się na tej wyspie działo, moi drodzy, żeśmy się tutaj zasiedzieli praktycznie. Od dwóch zleceniodawców robiliśmy misje, które były długie, wymagające, ciężkie. Trzeba było masę osób zabić, masę rzeczy ukraść. O, zobaczcie, dwa czołgi moje tutaj. Cały czas moja ciężarówka też tu stoi. No i wracamy. Rumbala, rumbala, rumbambam. Ay Carmela, ay Carmela. Dobra, muszę pamiętać tylko, żebym te M16 potem przyniósł, żebym nie zapomniał. Tymczasem zdajmy raport naszemu szefowi. Naprawiam dźwięk. O, muzykę zatkało akurat. La rewolucji, Romero. Wyspa jest twoja. Viva la revolucion! You actually done it, comrades. Done it. Actually, you haven't believed in my success, commandante. Haven't it? I sure believe it, Myers. I swear. Yeah, right. You sent me there as kind of fodder, and we're sitting here joking. What are you hell talking about, comrade? Joking? Us? We're all worried about you, thankless burr. No, jestem bardzo ciekaw. Myślę, że twoja wypłata, że tak powiem, pokaże mi, jak bardzo się o mnie martwiłeś. Carmela... Chcę ci podziękować, towarzyszu, za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Jesteście jednym z niewielu, których można nazwać prawdziwymi wojownikami. Przygotowałem ci kilka prezentów. Kamizelkę kuloodporną od naszego strzelca. Kilka strzykawek od naszego lekarza. Karabin szturmowy od dziewczyn. A ode mnie 5000 pesos i ulepszenie do kałaszki. Przy okazji, zatrzymaj też czołg. Jeśli mile chcesz. O, fajnie. Spoko. To fajna rzecz. Problem jest jedynie taki, że jak chcę jakiś pojazd w tej grze, no to on każdy się znajduje na innej wyspie, nie? Ja mogę go potrzebować na drugim końcu archipelagu na przykład. No ale hojnie, hojnie, bardzo hojnie. Niech twoja droga będzie długa i nigdy daleko od wody, Myers. Jednostka komandora Romero nie zapomni twoich bohaterskich czynów. Zawsze możesz na nas polegać, przyjacielu. Powodzenia i do widzenia. Gramy, bo walczymy w słusznej sprawie. Ulela. Co się dzieje? Dymy. Dobra, mam 24 koła, zobaczcie, ładnie. Dostałem ciężki pancerz, super. Bardzo wytrzymały, porządny. To jest ulepszacz do M16 akurat. Rumbara rumbambam. La rumbale rumbambam. I to jest do AK-47. O, pojemność magazynka, super. Nie wiem, czy warto to robić na własną rękę. Raczej to spalę. Więc raczej musiałby tutaj zaopatrzeniowiec nas wspomóc. Nie, lewatywy też nie chcę. Hi bro. Will you modify my gun, bro? Mhm. Dobra, to jest moja kałaszka, to jest to. Ile to za to weźmiesz? Stówkę. Okej. Upgrade has been installed successfully. No i fajnie, trochę udało się ulepszyć spluwę. Będę miał większy magazynek. Teraz tak, dajemy mu wszystkie szmelce, które mi się tutaj udało nazbierać. Patrzcie, pierścionki. Razy dwa nawet. Amunicja do M16. Na razie jeszcze się wstrzymam. Ruby. Granaty chyba też. No, a sprzedam ich 10, 5 sobie mogę zostawić. Lockpiki bym chciał mieć jednak mimo wszystko. Dobra, masz tego RPGa. Zostawię sobie tą rakietę, którą mam. Uzi jest mi niepotrzebne. Co tu jeszcze takiego mógłby być? Dobra, to mu sprzedaję. Natomiast chciałbym od niego kupić amunicję tutaj do snajperki. Ale to jeszcze nie koniec. Przeniosę mu tak, moi drodzy, na szybciutko do M3 snachy. O, kurwa, nie, dobra, to nie był dobry pomysł. Myślałem, że spadochron się odpali. Dobra, tak jeszcze może być. I teraz do czołgu. Zobaczcie, cała masa M16.
Czy ja będę w stanie je wszystkie przenieść? Chciałbym. A jeszcze snajperka jest i to, i to, i to. Tak, będę w stanie to wszystko przenieść, zajebiście. Nie, nie będę w stanie, cholera. A podjadę. Odwiozę swoje dupsko. Uwaga na partyzantów. Nie chcemy im zrobić krzywdy. Tu jakbym chciał kiedyś... O, zobaczcie, jak to się łatwo przesuwa samo. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, że to jest realne. Dobra, no skoro nie mogę się ruszać, no to jedną rzecz muszę wyrzucić. Wyrzucę którąś najsłabszą, może tą. Nadal nie mogę? Serio? Dziwne. Powiem, że jestem 20 kilo do przodu, ale... O Boże, jaki problem. Teraz? Teraz mogę, dobra, no to wrócę się jeszcze po te kilka. Nie miejcie mi tego za złe, to będzie naprawdę szybka operacja i już jedziemy. Tutaj partyzanci mają molo obok, w związku z czym już zaraz bierzemy jakiś pojazd i lecimy. To na co wszystko, na co wszyscy czekamy. Czyli wątek fabularny. Ziomek musi nam rozszyfrować tam wszystko. Dobra. M16 poszły. Skaczamy na to. Podnosimy zawartość tego. I jesteśmy w domu praktycznie. Czekajcie, mam więcej do tego amunicji? Nie, do M16 cały czas. Dobra. Trzymaj, proszę. Tu jeszcze karabin snajperski bym zapomniał. Też mi nie jestem słaby potrzebny. No i to wszystko. 26 koła mam praktycznie. Może jakbym sprzedał jeszcze coś bardziej cennego, to bym już 26 tysięcy miał. To jest naprawdę spoko, moi drodzy. Jakbym nazbierał więcej rzeczy, no to by była okrągła liczba. Dobra. Rumbala, rumbala, rumbam, bam. Zostawiamy to miejsce. Co to jest? Boże, myślałem, że to pies jakiś. Zwierząt póki co nie widziałem w tej grze, w Boiling Point były, w bazie GWP-13. Można było się na nie natknąć, czekać. Port jest tam chyba z drugiej strony. Powiem wam szczerze, że nawet jak trafię ten helikopter, który ląduje na wodzie, to chyba nawet nim się przetelepię, no już trudno, nie lubię nim za bardzo latać. O, jest, okej. Możemy spróbować nim przetransportować się na bajenę, chociaż nie będzie to najprzyjemniejsza i najłatwiejsza podróż naszego życia, ponieważ będą nas bardzo atakować. No bez jaj. No już odblokowywał go. Już jest successful za piątym razem. Do 5 razy sztuka, jak to się nie mówi. Dobra, robię save. I lecimy. Lecimy z powrotem na naszą wyspę. Kurwa, żeby się nie rozbić tylko. Co to jest tutaj za wysepka przy okazji? Aha, tu są bandyci i wojskowi. Odpalę sobie tą mapę, bo od razu widać jakby na radarze wszystko. Najważniejsze to szybko. Nie zastanawiać się, bo jak mi jakiś wypatrzy, przekaz pójdzie, no to będę miał lipę. Będę musiał ogarniać jakiś pojazd wodny. To znowu zajmie trochę czasu, także tego nie chcemy, nie ma czasu na pierdoły. Kurwa, no szkoła latania GTA San Andreas się kłania, nie? Jakby ten helikopter jest taki ciężarny, ciężarnie się nim skręca. Jakby... Chyba nie ma tutaj takiego klawisza, żebym po prostu go obrócił normalnie, tylko muszę całym helikopterem jakby się przesuwać, nie? No i to jest bardzo wolny proces, bardzo powolny. O, robiąc save'y również odetkałem dźwięk. Fajnie, dobrze wiedzieć. Będę mógł czasem z tego skorzystać. Może aż mi się przypomniała misja swobodne lądowanie w San Andreas. Misja, przez którą kiedyś musiałem przerwać moją rozgrywkę z GTA San Andreas, bo po prostu nie umiałem jej za Chiny Ludowe przejść. Już po prostu znalazłem jakiś poradnik, gdzie można było naszego... Dodo, tak się nazywa ten helikopter, czego Dodo można było podkręcić, żeby był szybszy. Oho, już zaczyna się wojna.
Czekajcie, czy uda mi się przespać? Bo oni będą mnie atakować na pewno. Nie, nie mogę. Czy ja mogę jakoś ich zestrzelić? Mam jeszcze rakietę w sumie. O, jak się pięknie wystawił, moi drodzy. Teraz żałuję, że pozbyłem się RPG. Aha, fajnie. Nagle się w sekundę ruszył. To śmiesznie. Czekajcie, wykorzystam jeszcze raz okazję. O nie! Ty kupo gówna. Rządowa. To jest taki problem, że nie mam szansy nawet mu uciec specjalnie i robić uników, ponieważ on wali do mnie z machine guna i od razu, że tak powiem, mój helikopter się staje zezłomowany. On nie goni w ogóle? Czy jest nade mną? Nie widzę go. O, zrespiły się w sekundę 4. Czworokąt bermudzki się zrobił po prostu i to wszystko moi przeciwnicy. Żal. Zrobimy taki hardy skok ze spadochronu, jak już będę nad Bajeną, żeby nie lądować specjalnie, nie przejmować się takimi pierdołami. O, on zaczyna się znowu, jakiś jebany helikopter. Oho, dobra, tutaj już z tego akurat nic nie będzie. Może ten quick save zrobimy. To masz bardzo daleko? Nie, nie jestem akurat. On i tak mnie chyba niestety zauważy i będzie mi robił problemy. Ale polecę tak może naokoło. O, to jest ta wyspa z pomnikiem Lenina. Oj, 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 oj. Missile alert. Czy ja mogę jakoś tych rakiet uniknąć? Robiąc... O, zajebiste uniki. Mogę. Jak widzicie, zawsze są jakieś sposoby. Bo raczej to trochę szczęścia. Leci kolejna rakieta w moją stronę. Nie wiem, ja nie umiem tym latać. Naprawdę, jest pojebane. Ale o dziwo radzę sobie jakoś z tym. Kurwo jebana, skręć. Dobra, opadnij, 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 opadnij. Nie, nie, nie wyjdę z tego żywy. O, wyjdę. Nice. Tu jest jakaś motorówka. Dobra, chuj w tą... Chuj ten helikopter. A Boże... Przecież ta motorówka do kogoś należy. Myślałem, że jest niczyja. Ja bym się tak w niego wpierdolił, jak kamikadze na przykład. Lećmy tak w szyku z nim. Po prostu. Ojej, ojej. Co mogę zrobić? Mogę próbować przejąć jakąś motorówkę, co najwyżej. Wszystko oczywiście muszą wojskowe kurwy zepsuć. A chciałem tak szybciutko sobie polecieć do celu. To mi nie pozwalają. Dobra. Jest bomba, jest git. O, taka malutka wysepka. Zawsze mi się marzyło właśnie coś takiego. Możemy móc na taką wysepkę sobie polecieć. Najlepiej jak jesteście sami albo z jakąś bliską osobą. Nikt wam nie przeszkadza, jest tylko dla was malutka taka wyspa. U was 10 metrów może mieć nawet, nie ma problemu, 20. Nawet mniej. No i jesteśmy już, moi drodzy, w największym zakątku tego archipelagu. Bajena. I robimy desant. Nie chce mi się już nie lądować specjalnie. Także skaczemy sobie, spadochronik się odpala. Wylądujemy sobie. Ojej, nie aż tak daleko, mordo. Tutaj takie kolory rasta. Nasz ziomek jest potężnym rastamanem. O, 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 czy ja się uderzę? Nie uderzę się, wylądowałem przezajebiście. Okej, okay. No i moi drodzy, to na co wszyscy czekali, kolekcjoner. Rozmawiamy. Quo Vadis. Nie przyszedłem z tobą omawiać Sienkiewicza, chcę poznać tą tajemnicę. 15 tysięcy, nie ma żadnego problemu. Let's take a look. It's interesting. Nigdy bym nie pomyślał. Cóż, senior, zdjęcie wygląda bardzo niezwykle.
Dobrze. Okej, tu mamy jakieś takie cięcie, jakby potrzebowało trochę czasu, żeby się z tym zapoznać. Co masz na myśli? To mówi o kulcie, o nazwie Zmartwychwstanie Bogów. Szczerze mówiąc, zawsze myślałem, że opowieści o tej sekcie to tylko mity. Zmartwychwstanie Bogów. Brzmi jak jakaś sekta katolicka. I'm ready to hear those tales. Who on the tablet? Plotki o tym kulcie, Zmartwychwstanie Bogów krążą odkąd pamiętam. Wiesz, chodzą jak to głupie historie jak Chupacabra czy nietoperze wampiry wielkości krowy. Jednak ten 20-kilogramowy talerz mówi poważnie o sekcie, jakby była prawdziwa. Szamani kultu wyjaśniają, że porażka hinduskich plemion w wojnie z konkwistadorami nie była wynikiem technicznego ani wojskowego opóźnienia Indian. Zamiast tego wierzą, że to dlatego, że dawni indyjscy bogowie zostali pojmani lub zostali uśnięci przez chrześcijańskiego boga. A teraz trzeba ich obudzić za wszelką cenę. Co? Chcecie powiedzieć, że brodaty przy pomocy Jezusa rozpierdolili indiańskich bogów? Co, słabi trochę z nich są zawodnicy. Składali im całe życie jakieś ofiary. Aż tak powiem, katolicki Bóg ich rozjebał. Może papież? Jak zamierzają ich obudzić? I co się wtedy stanie? Wszystko, o czym mówią szamani, przypomina mi coś, ale nie pamiętam dokładnie. Nadejdzie kara dla wszystkich, którzy obrazili Indian. A ci, którzy im pomogli, też będą cierpieć. Tylko lojalni wyznawcy starych bogów mają tutaj szansę na przetrwanie. Ciekawostka. Ciekawe, czy to faktycznie tutaj jest takie science fiction. Naprawdę coś mi przypomina. Mówi się również, że każdy, kto chce wejść do wewnętrza świątyni kultu, musi zdobyć 6 relikwii plemienia Kogi. A tak przy okazji bardzo się cieszę, że przyniosłeś mi to do nauki. To uzupełnia obraz. Okej, moi drodzy, czyli to będzie kolejny zapewne wątek w naszej rozgrywce. Ktoś wykrakał w komentarzach, że czy będą jakieś kamienie Xenus do szukania. Nie będzie 6 części kamienia Xenus, które zresztą były misją poboczną. Tutaj naszym wątkiem fabularnym będzie szukanie 6 statuetek, które pozwolą nam wejść do świątyni. Widzicie, jak schematyczni są twórcy Deep Shadows. So you know something about this artifacts? Indeed I do. No, oczywiście, wszystko wiedzący. Mieliśmy historię o tych artefaktach pół roku temu. Było ich 6. Krążyła plotka i to bardzo przekonująca, że człowiek posiadający jeden z tych artefaktów będzie kuloodporny? Ciekawostka. Toż bogowie w tamtych czasach przewidzieli, że ich najlepszy ziomek będzie kuloodporny. Mówi się, że mają uczynić właściciela nienarażonym na jakąkolwiek brutalną śmierć, więc kiedy miałem wszystkie 6 relików, chciałem sprzedać całą kolekcję pojedynczemu kolekcjonerowi. To słuszne, miałeś taką zajebistą rzecz, niespotykaną, która jeszcze może ci dać zajebistą moc, to postanowiłeś ją spieniężyć, pazerny. W rezultacie sprzedałem je po drugim naszym przesądnym, bogatym obywatelom za dobre pieniądze. Muszę przyznać, że wyszło dobrze, a potem stało się coś żenującego. Szef gangu o nazwisku Nimble, który kupił ode mnie jeden z tych relikwii, został zabity przez partyzantów. Ojojoj. Tragedia. Dziwne, że klienci cię nie zlinczowali jeszcze za to. Nie? Za co? Nie rozpowszechniałem tych plotek. Chcieli kupić, to je sprzedałem. Zobaczyłem, że jest o nich hałas, więc podniosłem ceny. Dobra. Przejdźmy do sedna. Gdzie są figurki? Gdzie są statuetki? O, mam jedną. Który został po śmierci Nimble. Jeden z jego ocalałych współpracowników zdecydował się sprzedać mi ją za piosenkę. Co? A tobie, senior Meyer, sprzedam go za 5 koła. Tylko dlatego, że cię szanuję. Ja też cię mało doszanuję, także poproszę. No trudno, muszę pierwszą statuetkę zdobyć. Albatros, fajnie. Jedną już mamy, czyli jeszcze 5. A teraz, gdzie są pozostałe? Gdzie je mogę znaleźć? Daj mi pomyśleć. Sprzedałem jeden posąg Donowi Castello, drugi komendantowi Vergara, trzeci został zakupiony przez pułkownika Galindo. Jakiś stary drań, niech mi Bóg wybaczy. Kolejne 2 posągi zostały kupione przez paramilitarne wojska. Nigdy nie sądziłem, że bandyci są tacy przesądni.
Jeden z nich wciąż żyje, drugi został zabity przez Indian Black Beak. Więc jestem pewien, że ostatni posąg musi być w posiadaniu hinduskiego, znaczy indiańskiego wodza. Indiańskiego wodza. Oj, oj. O kurwa, ale mi lista się tutaj zakupów pojawiła. Tyle rzeczy będę musiał zrobić. Ja cię kręcę. Ciekawostka. Dobra, pójdę i poznam tych wszystkich wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że dojdę do porozumienia z nimi. Z niektórymi z nich przynajmniej. Good luck, Senior Mars. O Boże, moi drodzy. Co tutaj mi się pojawiło teraz? Statuetka od kolonela Galindo, komandante Vergary, Dona Castello. To pewnie jest wojskowy. Ten pewnie jest partyzantem, ten jest z mafii. Paramilitarist, czyli rozwałka. There's no talking to them. No wiem, bo oni zawsze są wrogo do nas nastawieni. No i Indianie. Czyli będziemy mogli w końcu zadrzeć porządnie z Indianami. Którzy jeszcze nie są do mnie nastawieni. Zobaczcie, mafia w ogóle przez to, że tak najebałem rządowi, także im pojechałem po rajdach, są teraz naszymi bardzo bliskimi znajomymi. Także mogę i spokojnie tym dwóm grupom mocno zaszkodzić i nie powinno się tutaj nic złego wydarzyć. Także moi drodzy, chodźmy, zróbmy to. Damn it, to come the entire archipelago searching for some freaking statues. Damn the guy who has made them. Gruby się już oburzył, zaraz odpowiem mu strap. Easy, fatty. Why should you care? You're sitting in the front of a computer. Zastanawiam się. Zaraz zobaczymy na mapie, gdzie najszybciej się mogę dostać. Better be happy that your friend will see the most beautiful sights and meet interesting people. Think of the same Discovery Channel. Tak jest. Powinienem traktować to jako przygodę. To tak, zobaczmy. Gdzie jest kolonel Galindo? Czekajcie, to jest na zielono, okej. Na południu, praktycznie samym. Ziomek partyzantów blisko, bo tutaj, czemu mi się dwie flagi pojawiły? Don Castillo. Kurde, o, zaznaczę sobie te wszystkie punkty. Okej, czyli musiałbym z powrotem się wrócić pod wyspę. O, tak zastanawiałem się, czy jest tam mafia. Jest, tylko że jakby po drugiej stronie troszeczkę. Paramilitary, czyli totalna rozwałka. Gdzie oni się pojawili, bo ich nie widzę. Ej, ślepy jestem, czy co? No i Indianie. Tutaj. Okej. Spoko. To od kogo możemy zacząć? Może tutaj? Popłyńmy na wschód, to chyba... Kurczę, teraz mi zaznaczyło wszystko na mapie, każdy punkt, każdy archipelag i... Nie pamiętam, kto jest to. Ale chodźmy na ten na samym zachodzie. To może być ciekawe. Obstawiam, moi drodzy, że to będzie dosyć proste i oczywiste. W sensie, musimy po prostu dotrzeć do osoby, która ten posąg ma i musimy go zdobyć. Możemy po prostu go od razu zabić i tak najszybciej będziemy w stanie skolektować wszystkie te statuetki. No a potem być może wydarzy się już coś ciekawego. Chciałbym na tą wyspę wrócić. Mówię, na trailerach gdzieś widziałem, że będziemy z tymi czupakabrami walczyć, więc tutaj będą się działy naprawdę rzeczy bardzo ciekawe, mroczne, tajemnicze wręcz. O, ważne, że hitmapa mnie wskazuje, gdzie się znajduje cel, który mam akurat zaznaczony. Także chodźmy, nie chcę was zostawiać, że tak powiem, tylko po dwóch misjach. Odcinek też był troszeczkę bardzo podobny do poprzedniego, tylko że w tym byliśmy praktycznie cały czas w czołgu. Także co? Zrobimy sobie jeden mały wjazd. Zobaczcie, jak to jest bliziutko nas gdzieś. Tak, to jest tu rzut beretem. Zobaczcie, tutaj mamy molo, więc w sumie nawet bardziej by się opłacało wziąć tą motorówkę z karabinem. Jakby co, będziemy mogli sobie trochę postrzelać. Zawsze to troszeczkę łatwiej, wygodniej. I zobaczymy, no jak nie będę musiał specjalnie mordować całej armii, no to po prostu znajdę tego ich szefa i jego zabiję i znajdę sobie w międzyczasie drogę ucieczki, żeby jak najszybciej zwiać. Nie mordować się z tym specjalnie i też nie psuć sobie relacji z tą grupą. Mam nadzieję, że to faktycznie są wszystkie grupy. Jeden ma stopień, drugi ma tytuł partyzancki, trzeci ma typowy dla mafii, czyli Don. Więc to tutaj wszystko wydaje się bardzo oczywiste.
Co tutaj w ogóle jest? Nie wiem. Czy jakaś wyspa, paru żołnierzy na niej się znajduje? O, to jest to. To jest ta wysepka. I swore on this island when I was still in the guerrillas, gringo. Okej, partyzanci. Komendante Vergara runs the place. A czy ja nie pracowałem dla niego przypadkiem? The man's okay, you can take my word of it. And what's more, the most beautiful girls in the archipelago are here. Ah, I wish. Okej. No w porządku. Somehow I just can't see you as ever having this successful with women. The kind of woman I have been successful with. You wouldn't even have the same in the Playboy magazine, Freddy. I'm guessing that is the last place I wouldn't have seen that kind of woman. To ciekawa sprawa. Ci będą sobie rozmawiali o panienkach, a ja w tym czasie może wezmę się do roboty. Komandante Vergara, on się chyba tutaj właśnie znajduje. Tak, to są moi ludzie. Przeszedłem troszeczkę w niecnych planach, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Czekajcie, gdzie on się znajduje, Vergara? Tutaj, przesiedzi za komputerem. Jeszcze jakbym mógł przez okno go okraść, to już w ogóle by było pięknie i cudownie. Teraz zobaczcie, zrobię szybki rekonesans. Poczekajcie, może zagadam do niego. Zrobię się samo. Looking for an ancient Indian statue. But the only thing valuable about the statue is the first red gilding. And another that is he just a feeble excuse for a pepper wine. Co ty sądzisz na temat jego faktycznej potęgi? Półtora roku temu krążyła plotka, że właściciel tego reliktu jest praktycznie nieśmiertelny. Ludzie połknęli przynęty. To był prawdziwy przypadek indyjskiego prania mózgu. Ja też zostałem oszukany. Zanim zmieniłem mój mózg na indyjski, oszukał mnie na dużą sumę pieniędzy. Prawie została ujemniona dopiero wtedy, gdy zabito szefa gangu. Został zastrzelony w biały dzień. Statuetka nie pomogła mi przetrwać. To spowodowało niezłe zamieszanie. Nikt tego nie wyrzucił, ale traktowanie tych pomysłów na poważnie jest głupie. Tak to już jest, towarzyszu. No kto by się spodziewał, że jakieś tam bożki indiańskie nie dają mocy. Stanu chyba nawet nagrał na ten materiał. Takie bożki można było różne afrykańskie amulety kupić gdzieś w hali. Cóż, to głupie oczywiście. Czekajcie sekundę, zamknę sobie drzwi tylko. Dobra, już jestem, już do was wracam. I need a statue for other reasons. You want it for what? To put it on the shelf? Kurczę, może byśmy wykorzystali to, że jestem waszą legendą, najbardziej zasłużonym członkiem. Dostałbym to za darmo. Chcę negocjować ze mną. Hang on, let me think. Where have I seen you before? Gdzie mnie widziałeś? Nie mam zielonego pojęcia. Może podczas kampanii wyzwoleniowej w lasach Rio Piedras? Piedras? 30 frontu FARC? O, możliwe, możliwe. Well, I'll be damned, comrade. I remember that operation. Remind me where your name was again. So Myers. Myers! I am delirious. You changed, comrades. I can hardly recognize you. Wysadził cię granat, prawda? Widziałem kawałki ciała latające dookoła. Zmienił. Wyobraż sobie, ilu chirurgów plastycznych pracowało na mnie, towarzyszu. Ten granat mnie nie zabił, ale wyglądałem na takiego dziwaka, że ludzie daliby mi szerokie miejsce. Okej. Ale chcę za darmo, nie chcę płacić. Bracie, tak się cieszę, że żyjesz. Dawno cię nie widzieliśmy. Dołącz do nas ponownie. Rewolucja jest w pełnym zamachu. A teraz jest więcej możliwości, tak jak wtedy, kiedy musieliśmy sobie radzić z kałasznikowym, z prawie pustym magazynkiem i pojedynczym granatem. Of course, comrade. But I have to make some deals first, and also this damn statue. Weź to za darmo, jeśli to pomoże przyspieszyć twój powrót do nas, nie przegapię tego. Chodzi o to, że ty żyjesz... Hmm.
Okej, sorry, musiałem sobie przeczytać do końca. Mam jeszcze jednego komendanta, tak Miles, nie mam serca, by ci rozkazywać po tym, co przeszedłeś. Także zajebiście, moi drodzy, dostałem kolejną statuetkę. Tym razem człowieka jakiegoś, human statue. Mam drugą do kolekcji, mam albatrosa, mam humana. No to okazało się, że nie trzeba tak naprawdę robić wcale żadnej jatki. Można, jeżeli mamy, że tak powiem, dobre stosunki z tą grupą, no to jesteśmy w stanie, jak widzicie, dostać to za darmo. Jako, że jestem też przyjacielem mafii, to chodźcie do Dona Castillo, on jest daleko jakoś. O, tutaj jest, no jest to kawałeczek. Okej, no zostały mi już tak naprawdę 4 tylko pozycje do zrobienia, niedużo. Także może podzielmy to, nie chcę też, żeby to trwało tak bardzo, bardzo długo. Myślę, że w poprzednim odcinku odwiedzimy każdą lokację, bo to, jak widzicie, szybko idzie. Od tego za darmo. No i w tych przypadkach już będziemy musieli pewnie powalczyć, no bo to są moi wrogowie, a Indianie, jako że jesteśmy na neutralu, no to raczej negocjacja, ewentualnie jakieś misje, ale wydaje mi się, że ich po prostu rozdupcę i ukradnę im to. Także w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Mi się bardzo podobało. Gra się naprawdę rozkręca w bardzo fajnym stylu. A z kolejnymi ruchami już idziemy na następny odcinek. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Nara!